Cześć. Niedawno w moim prywatnym parku maszynowym, takim parku samochodowym, nastąpiły pewne zmiany. Otóż postanowiłem zanurzyć stopę w elektromobilności. I co prawda nie zdecydowałem się na elektryka, ale postawiłem na hybrydę. A jak myślisz hybryda, to przynajmniej u mnie pierwsze skojarzenie to Toyota. No i właśnie wybór padł na Toyotę, konkretnie na model CHR. Oczywiście to nie jest samochód dla mnie. Ja w zeszłym roku zmieniałem i jestem zatwardziałym od dziecka, zatwardziałym wolwiarzem, więc prywatnie jeżdżę Volvo. Ten samochód, ten w którym siedzę, właśnie ten nowy, to jest samochód dla mojej małżonki. No, pierwotnie rozważaliśmy Race'a Crossa jako samochód taki miejski, drugi w rodzinie, ale jak wszedłem do salonu Toyoty i zobaczyłem na własne oczy pierwsze spojrzenie na CHR-kę, szczególnie z przodu, i byłem sprzedany. Ale dobra, nieważne jakie to auto, to nie jest kanał motoryzacyjny, to jest kanał o wideorejestratorach. I właśnie o tym będzie ten materiał, czyli jaki wideorejestrator wybrałem do tego samochodu, do nowego samochodu dla żony, dlaczego taki, jak to jest podłączone tutaj, no i jak to działa, jak ten wideorejestrator się sprawuje z praktycznego punktu widzenia. I o tym będzie ten materiał. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Zacznę od razu, że wybór padł na FindU GX 1000 Cloud. Jeżeli ktoś ogląda shorty na tym kanale, te jednominutowe pionowe filmy, to już wiedział o tym, bo powiedziałem o tym właśnie tam, w tych shortach. A dlaczego właśnie ten model, dlaczego właśnie GX 1000 Cloud? No bo przede wszystkim zależało mi na wideorejestratorze z dostępem chmurowym przez internet. I tutaj zrobię taką małą dygresję, żeby nadać pewnego historycznego kontekstu. Bowiem przez wiele lat, także w poprzednim samochodzie mojej małżonki, używałem wideorejestratorów marki Blackview. I przez wiele lat Blackview były właściwie jedynymi tego typu wideorejestratorami. To znaczy takimi, z którymi można się połączyć przez internet zdalnie. I po prostu przez ten czas bardzo się przyzwyczaiłem do tego, że aby zgrać jakiś film z wideorejestratora, nie muszę wychodzić z domu do samochodu albo z biura, albo że na przykład dostaję powiadomienie o tym, że kamera wykryła jakiś wstrząs na parkingu, i się bardzo do tego przyzwyczaiłem. Bardzo mnie Blackview pod tym względem rozleniwiło i wiedziałem, że jakikolwiek wideorejestrator następny będę prywatnie montował w tym czy innym samochodzie, to musi mieć funkcję chmurową. Drugim istotnym dla mnie aspektem czy kryterium wyboru takiego prywatnego wideorejestratora jest dyskrecja montażu. Po prostu lubię, kiedy kamera jest mała, dyskretna, nie rzuca się w oczy, nie zajmuje dużo miejsca na szybie, po prostu nie lubię, nie cierpię wręcz takich dużych klunkrów mocowanych na przystawkę, które zwisają z szyby. No, personalnie tego nie lubię, więc chmura, mała i dyskretna kamera. No i tutaj wracam do tego głównego wątku, czyli dlaczego FindView? Otóż FindView model GX1000 wpadł na moje czy nasze ręce jako WR24 już jakieś półtora roku temu. To było wiosną 2023 roku i powiem szczerze, że właśnie wtedy ten wideorejestrator w pewnym sensie mnie zachwycił. Mały i dyskretny, więc ten jeden z dwóch głównych warunków spełniony. Bardzo funkcjonalny, świetne tryby parkingowe z buforowaniem, fantastyczna aplikacja na smartfony. Naprawdę, kiedy zainstalowałem i zacząłem używać tej aplikacji, testując ten wideorejestrator, no byłem pod ogromnym wrażeniem, jak płynnie ona działa, jak szybko i bezproblemowo łączy się z kamerą. No, generalnie cały ten wideorejestrator bardzo mi przypadł do gustu. No i wtedy miałem taką myśl, że szkoda, że nie ma chmury, bo bym chętnie go sobie zamontował na stałe, sobie albo właśnie żonie. Tym bardziej, że wtedy to był taki okres, kiedy rozważałem zmianę swojego samochodu. No i właśnie, GX1000 wtedy nie miał chmury, teraz GX1000 Cloud, czyli teraz już ma. Ja, że się właśnie zbiegły te dwie okoliczności, odbiór nowego samochodu dla żony oraz premiera modelu GX1000 Cloud od FindView, no to postanowiłem skorzystać z tej okazji i zamontować wideorejestrator, który od początku tak jakby skradł moje serce, ale brakowało mu tyci, czyli tej chmury do tego, żebym z niego chciał na stałe skorzystać. FindView GX1000, jak on jest podłączony, jak to działa w praktyce, już to tłumaczę. Więc kamera jest oczywiście podłączona na stałe, więc te całe okablowanie, które tu wchodzi, czyli
do kamerki tylnej połączenie oraz kabel zasilający. Jest tutaj schowany pod tapicerką elegancko. Zdecydowałem, że wideorejestrator będzie jednak po tej stronie, a nie po tej stronie, ponieważ tutaj jest jakiś dodatkowy czujnik, kamera, nie wiem w sumie co to jest. No i tutaj już by było niestety ryzyko, że kamera no, nie będzie się łapać, że będzie za bardzo w prawo i nie będzie się łapać po prostu za wycieraczkę. Rozważałem jeszcze tutaj montaż, ale na tą przestrzeń mam troszeczkę inny plan na przyszłość, ale o tym może jeszcze kiedyś opowiem. W każdym razie wideorejestrator jest z tej strony, kable są elegancko poukrywane. Idziemy do kwestii zasilania. Jeszcze zanim zasilanie, to krótko pokażę tylną kamerę. Oczywiście kabelek wychodzi spod tutaj tej tapicerki, czy tych plastików. Jest elegancko, schludnie schowany. I tu w zasadzie tej kamery nie widać. Jest tak dyskretnie umieszczona. Zasilanie. A żeby pokazać Wam zasilanie, to muszę zerknąć pod fotel kierowcy. No i tutaj, no niestety nie widać tego dobrze, ale tutaj jest zamontowany powerbank. O, tu go lepiej widać. Powerbank Blackview B124X. To jest właściwie powerbank, który był w poprzednim samochodzie małżonki zamontowany, więc on już ma kilka lat, ale wciąż pracuje bardzo, bardzo wydajnie i solidnie. Do powerbanku na USB jest podłączony też router 4G na USB na takim kabelku dłuższym. Ja ten kabelek tu celowo zostawiłem, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że pod fotelem sygnał 4G LTE do usług chmurowych będzie niewystarczający, to sobie tym kabelkiem gdzieś wyciągnę go wyżej. Więc pod fotelem jest powerbank zasilający wideorejestrator na postoju. No dobra, wróciłem z powrotem, bo trochę chłodno już na dworze, niestety. Powerbank zasila wideorejestrator oczywiście na postoju i podczas jazdy, natomiast zasada działania, no wielokrotnie już to wyjaśniliśmy i na kanale, i na blogu, i tak dalej, ale powtórzę to jeszcze raz. Zasada działania takiego powerbanku polega na tym, że powerbank czerpie zasilanie z instalacji elektrycznej. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, z którego dokładnie bezpiecznika jest pociągnięte zasilanie do tego powerbanku, ponieważ nie ja fizycznie to robiłem, ale nasz wieloletni partner i przyjaciel Zając Maciej, któremu oczywiście dziękuję serdecznie za montaż tutaj tego wszystkiego. Więc powerbank jest, to klamki w CHR, faktycznie są mega głośne. Powerbank jest zasilany podczas jazdy z instalacji elektrycznej, natomiast podczas postoju nie obciąża akumulatora samochodu, oddając zmagazynowaną energię do wideorejestratora. No i teraz zapytacie zapewne, jak długo taka konfiguracja, takie zasilanie działa, zważywszy, że jeszcze jest podłączony do tego powerbanku router 4G do usług chmurowych dla kamery. Przeprowadziłem taki test, teraz na przebitkach zobaczycie screeny, o 21 bodajże 30 coś był w pełni naładowany powerbank, tam 99%, natomiast kolejnego dnia o 7 ileś, czyli niecałe 10 godzin później zeszło 60%, więc matematycznie rzecz ujmując, całość powinna wytrzymać, czyli kamera w trybie postojowym z detekcją ruchu i wstrząsów i z routerem i z tą usługą chmurową powinno wytrzymać około 16 godzin plus minus z tym powerbankiem konkretnie, który mam tutaj zamontowany. Czy to dużo, czy mało? To zależy, no bo jest też kwestia zasilania wideorejestratorów w trybie parkingowych w hybrydach, w samochodach hybrydowych. Ten akurat samochód posiada akumulator, taki zwykły akumulator 12-woltowy, ale jego pojemność jest dość niewielka, 45 amperogodzin, jeśli dobrze pamiętam, zobaczycie to teraz na przebitce. A na przykład porównując do mojego Volvo XT60, tam jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 72 albo nawet większy amperogodzin, więc pojemność tego akumulatora w hybrydzie, a przynajmniej w tym samochodzie, jest relatywnie niewielka. Więc zasilanie wideorejestratora z takiego akumulatora, bezpośrednio czerpiąc z niego energię podczas postoju, no podejrzewam, że mogłoby nie wystarczyć na te 16 godzin, szczególnie w takiej porze już powiedzmy jesienno-zimowej, kiedy ten akumulator jest dodatkowo obciążony po prostu negatywnymi warunkami atmosferycznymi. Z tego punktu widzenia patrząc, ja uważam, że 16 godzin to jest sporo, bo spokojnie całą noc mi wytrzyma po pełnym naładowaniu i jeszcze z lekkim zapasem. Natomiast przede wszystkim chodzi tu o przewidywalność tego działania, czyli mamy powerbank, który ma określoną pojemność, są do niego podłączone kamera i router i nic więcej. I tylko te dwa urządzenia go obciążają, więc jest bardzo łatwo wyliczyć, jak z takim obciążeniem będzie długo powerbank zasilał te urządzenia. Więc to o to głównie chodzi.
No właśnie, tutaj mała dygresja, bo dość mocno sfiksowałem się w tym materiale na temat powerbanku samochodowego do zasilania postojowego i podkreślam jeszcze raz, że to jest w sumie najlepsze rozwiązanie do takiego przewidywalnego, pewnego i nieobciążającego akumulatora zasilania podczas postoju, ale też nie do końca taniego, trzeba to przyznać. Więc jeżeli planujesz jednak wirojestrator podłączyć bezpośrednio do instalacji elektrycznej, to tu mam dobre wiadomości, szczególnie w kontekście FineView, ponieważ chyba FineView jako jedyny producent przewiduje różne tryby zasilania postojowego w zależności od rodzaju samochodu, w jakim ten wirojestrator jest podłączony. Spalinowy, hybrydowy czy całkowicie elektryczny. No i w zależności od wyboru tego rodzaju samochodu zmieniają się te zakresy napięcia odcięcia, czyli tego bezpiecznika napięciowego, napięcia poniżej którego wirojestrator na postoju jest po prostu odłączany, żeby nie drenować dalej akumulatora. Więc dlatego robię tą dygresję, bo właśnie pod tym względem FineView ma to naprawdę świetnie opracowane i dlatego polecam tym bardziej w kontekście parkingowym ten wirojestrator. FineView GX1000 w praktyce. Pokażę Wam przede wszystkim, jak działają te funkcje chmurowe. Nie będę tu oczywiście recenzował swojego wideorejestratora, wszystkich jego funkcjonalności. Na temat GX1000 oraz GX1000 Cloud na kanale są już odrębne recenzje, dość obszerne, więc do nich odsyłam, jeżeli Was interesuje, co ten wideorejestrator ogólnie sobą, że tak powiem, reprezentuje. Natomiast tu się skupię na takiej praktycznej kwestii, szczególnie z punktu widzenia funkcji chmurowych, tych funkcji zdalnego dostępu przez internet do wideorejestratora. Więc od razu pokazuję Wam to, jak to działa na ekranie. Do tego, żeby się komunikować z GX1000 Cloud, potrzebna jest osobna aplikacja FineView Cloud and Wi-Fi, która pełni dwie funkcje. Połączenie lokalne przez Wi-Fi, bądź połączenie poprzez chmurę. No i jak zwróciliście uwagę, już o tym mówiłem, ten wideorejestrator akurat nie przyjmuje karty SIM bezpośrednio do siebie, tylko trzeba go połączyć przez punkt dostępowy Wi-Fi, który mam pod fotelem podłączony przez USB. Nie jest to optymalne rozwiązanie, wolałbym jednak takie wideorejestratory z kartą SIM, no ale ten akurat tak ma, więc tak to działa. Po otworzeniu tej aplikacji otwiera się tutaj jakby główny ekran chmura i w ekranie głównym mamy takie podstawowe informacje czy funkcje jak podgląd na żywo i teraz jakbym wszedł w ten podgląd na żywo, to zaznaczam, że wszystkie funkcje, które wywołujemy z tego ekranu są realizowane przez chmurę, czyli ja teraz jestem połączony z wideorejestratorem, który jest koło mnie, przez internet, przez sieci 4G LTE, przez ten routerek, który mam pod fotelem. Więc mam tutaj bieżącą lokalizację, mam obraz z kamery przedniej, mogę sobie przełączyć na obraz z kamery tylnej. No i tak działa podgląd na żywo. Co tu jeszcze mamy? Pliki w chmurze, czyli pliki, które zostały wysłane do przestrzeni chmurowej. Wyniki jazdy to jest takie statystyki jazdy, punkty się dostaje za bezpieczną jazdę i tak dalej. Ustawienia wideorejestratora dużym... Sekundkę, bo wszedłem w ustawienia, więc kamera zatrzymała nagrywanie i bardzo dużym plusem w odróżnieniu do kilku... do niektórych innych konkurencyjnych rozwiązań chmurowych jest to, że mam dostęp do wszystkich ustawień wideorejestratora. Aktualizacje sprawdzamy przez chmurę, jakie są aktualne wersje oprogramowania do fotoradarów, firmware'u i tak dalej. Ustawienia chmury, czyli ustawienia tej usługi. Router mobilny, tutaj mógłbym zmienić punkt dostępowy, poprzez który kamera łączy się z internetem. No i w planie, w tej chwili plan Basic, to jest jedyny plan, bezpłatny, w nim mamy 6 GB przestrzeni chmurowej, 1-2 na moją chmurę, na takie pliki, które chcemy tam ręcznie wysłać, albo na prawie 5 GB na automatyczne przesyłanie zdarzeń, za chwilę pokażę Wam, o co tu chodzi. No i tutaj mamy pewne limity. Podgląd na żywo 10 minut dziennie, 100 razy w miesiącu możemy odtwarzać pliki, bądź no tutaj przestrzeń 6 GB 032 mam wykorzystane. Więc na ten moment tak to wygląda. Wrzesień 2024 rok. Wiem, że to będzie rozwijane, będą nowe plany i będą też nowe funkcjonalności. Ustawienia przesyłania do chmury. Które pliki ma automatycznie przesyłać kamera do chmury, więc tu możemy sobie wybrać, które są interesujące. I teraz tak, jak działa to w praktyce? Szczególnie kwestia powiadomień, no bo też oczywiście są powiadomienia i do nich wchodzimy tutaj poprzez ten dzwoneczek w rogu. Mamy historię wszystkich powiadomień dzień po dniu i możemy sobie tutaj tym kółeczkiem zębatym też zmienić, które powiadomienia chcemy otrzymywać. No i teraz w kwestii powiadomień. Tutaj jest taka, powiedzmy, jedna uwaga. No bo zwróćcie uwagę, że w tej chwili nie mam żadnych powiadomień, ale jak teraz wywołam jakieś powiadomienie, w
Bardzo szybko przychodzi powiadomienie, to jest dużym plusem usługi chmurowej od FindView, że działa stabilnie, ale przede wszystkim niemalże błyskawicznie. Wykryto uderzenie, wstrząs uderzenie w czasie parkowania, no bo puknąłem w kamerę fizycznie. Teraz taka moja uwaga jest taka, że wchodzę sobie w to powiadomienie, otwiera mi się lista powiadomień, wykryto wstrząs w czasie parkowania, ale jak widzicie, tutaj tych powiadomień mam dużo i teraz nie wiem, którego dotyczyło to powiadomienie, które kliknąłem. Zazwyczaj jest to właśnie najnowsze, ale jeżeli masz kilka tych powiadomień i teraz jedno z nich klikniesz, to teraz którego to dotyczyło? Dobra, wejdźmy w to najnowsze. Teraz znowu mi się wyświetla lista. Pliki w chmurze, czyli pliki, które zostały wysłane przez wideorejestrator. No to dobra, sprawdźmy powiedzmy ten. No i mi się otwiera plik, który został zabezpieczony przez wideorejestrator po wykryciu tego uderzenia i po wysłaniu powiadomienia. Ale też nie mam pewności, czy chodziło o to powiadomienie, które tam na początku wybrałem z tej listy na górze. No i to jest taka moja uwaga, bo moim zdaniem powinno od razu wchodzić ten widok tutaj podglądu. I zgłosiłem to oczywiście do dystrybutora, ten zgłosił to do producenta, więc miejmy nadzieję, że takie usprawnienie zostanie w przyszłości wdrożone i to będzie po prostu ułatwione. Drugim takim minusem, szczególnie względem kamer Blackview, o których wcześniej mówiłem, jest to, że nie mam z poziomu chmury, z poziomu aplikacji przez internet dostępu do wszystkich plików, które są zgromadzone na karcie pamięci w wideorejestratorze. Jest to funkcja, którą sobie w Blackview bardzo ceniłem i, no i to właśnie o tym napomknąłem na samym początku, że to jest wideorejestrator, do którego w zasadzie nie musiałem w ogóle podchodzić, żeby zgrać jakieś interesujące mnie nagranie z wcześniejszej jazdy. W FindView tego nie ma, ale tak jak wspomniałem, jest to usługa dość młoda i wiem, że na pewno będzie rozwijana w przyszłości o nowe możliwości, funkcjonalności i tak dalej. Tak więc trzymam bardzo mocno kciuki. Tytułem podsumowania, nowa Toyota, bardzo fajne auto, ale nie będę o nim tutaj mówił. Może kiedyś nagram na innym swoim kanale film na temat wrażeń z jazdy tym samochodem. W sumie ja też nim dużo jeżdżę, bo bardzo mi się spodobało to auto, mimo iż jestem wolwiarzem. I nowy wideorejestrator FindView GX1000 Cloud z usługami chmurowymi. Wideorejestrator, który już półtora roku skradł moje serce, a teraz dzięki temu, że są te usługi chmurowe, chociaż wciąż jeszcze troszeczkę ograniczone, to mimo wszystko zdecydowałem zainstalować ten wideorejestrator w samochodzie swoim prywatnym. Jeszcze dodam, instrukcja obsługi do tego wideorejestratora, czy do wszystkich kamer FindView z polskiej dystrybucji. Tak szczegółowo dopracowanej instrukcji w języku polskim z tyloma informacjami szczegółowymi, to ma przejść 40 stron drobnym drukiem z obrazkami, po prostu sztos na sztosy. Każdy producent, każdy dystrybutor polski powinien coś takiego mieć. Wtedy my tutaj w WR24 byśmy nie odbierali tylu telefonów, żeby im wytłumaczyć co jak działa, albo jak ustawić i tak dalej. FindView GX1000 Cloud w Toyocie CHR, rocznik 2024. To jest mój prywatny wybór dla tego samochodu i bardzo serdecznie Wam ten wideorejestrator polecam. Dzięki za oglądanie. Tyle, jeśli chodzi o takie trochę WR24 od kuchni i do następnego razu. Cześć! Wideorejestratory 24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.